Cześć. Dziś porozmawiamy o obrzędach lub, jak pewnie woleliby puryści, o celebracjach. Zaczniemy od elementów obecnych na każdym ślubie, ale wspomnimy też o tych mniej znanych, opcjonalnych formach. Wszystko po to, byście byli bardziej świadomi obrzędów, w których będziecie uczestniczyli. Przechodzimy, mówisz, był baranek Boży, tak? Jest odśpiewane baranku Boży, Agnus Dei. I przechodzimy tak naprawdę do obrzędów Komunii Świętej. Jak Komunia Święta wyglądała u ciebie? To było tak, że my klęczyliśmy, mieliśmy klęczniki przygotowane. No i pod dwoma postaciami otrzymywaliśmy komunię. Natomiast ksiądz już z nami wcześniej to ustalił, że nie będziemy mieli oddzielnie podanej hostii jako ciała, oddzielnie krwi w postaci wina, tylko zamoczoną hostię we krwi jako jednorazowo od razu pod dwiema postaciami. Kumam. Ponieważ on uważał, że to jest dla niego bezpieczniejsze, żeby nic się nie stało z tą krwią, nic się nie stało z tym ciałem, żeby nie było okruszków, nic się nie rozlało. Wolał to przeprowadzić w taki sposób. My to akceptowaliśmy, bo jakby nie potrzebowaliśmy jakoś jeszcze więcej czegoś tutaj akurat, nie? Mhm. Ale może się zdarzyć tak, że to rzeczywiście będzie oddzielnie ciało pod postacią chleba, oddzielnie krew pod postacią wina. I tak naprawdę kielich dostanie jedno z małżonków, potem drugie. Masz jakieś wskazówki w takim razie, jak się zachować? No bo dla większości osób to może być taka dosyć nowa sytuacja, kiedy otrzymuje ciało i krew pod... Znaczy właściwie otrzymuje komunię pod dwiema postaciami, tak? Ja chyba bym się, jeżeli... No, ta postać ciała jest nam znana na ogół. W postaci krwi, no to... jeżeli nie bardzo wiemy, co zrobić, to wystarczy zmoczyć usta. Nawet nie brać łyka dużego, tylko zmoczyć usta, no bo no mniejsze ryzyko rozlania czy jakichś niepożądanych tak naprawdę wtedy efektów tego. Jasne, bo też trochę parafrazując to, co Filip powiedział, tak samo jak jest z hostią z chlebem, tak? Musimy uważać, żeby właśnie nie wypadły żadne okruszki, żeby w żaden sposób nie doszło do zbezczeszczenia. Tak samo jest przy winie, czyli po prostu nie może się rozlać, nie wiem, trafić gdziekolwiek indziej niż do ust, tak? To tak tylko słowem wyjaśnienia. Tak, wyjaśnienie. Dobra. Mamy też taki... jeszcze jest jedna rzecz dotycząca komunii. Co z osobami, które mają różnego rodzaju nietolerancje, alergie, nie wiem, albo na przykład nie piją alkoholu, są wstrzemięźliwe od alkoholu, a jednak zaproponowane jest pod dwiema postaciami. Co robić? W przypadku alkoholu jest mi trudno odpowiedzieć, no bo ja sam nie piję, moja żona też nie. Natomiast nie było dla nas problemem jakby tu otrzymanie w dwóch postaciach komunii, no to była tylko zamoczona hostia, więc też troszeczkę inaczej, dlatego że nie mówimy tutaj o jakby, my nie mieliśmy problemu, tak, może tak zacznijmy od tego, więc nie było dla nas też problemu, że ta krew też przyjmujemy. No ale jeżeli ktoś w ogóle nie chce mieć związku, bo nie wiem, miał kiedyś problem i jakby każda oznaka jest jakimś tam dla niego, może być wyzwalaczem, no to pod jedną postacią można przyjąć komunię. Mhm. Okej, okay. No to pewnie wcześniej się lepiej dogadać, tak, po prostu, tak, z księdzem. No i dokładnie, najlepiej się dogadać wcześniej, bo mówiłeś też o jakichś problemach z trawieniem na przykład, tak? No bo są też bezglutenowe przygotowywane są hostie odpowiednio, no tak, tylko trzeba dać znać, bo one są, raczej nie są wyciągane, one są gdzieś tam na ogół w zakrystii przygotowane takie, które no dla osób, które mają problemy, mogą wtedy je przyjąć. Okej, okay. Tutaj ważna uwaga, dać znać przed mszą. Najlepiej jeszcze wcześniej, nie tylko już znacznie wcześniej, bo może, nie wiem, skończą się, tak? Trzeba zamówić nowe, żeby, jasne, nie okazało się 5 minut przed mszą, że nie ma.
Dobrze, to tutaj sobie, że tak powiem, postawimy kropkę, jeśli chodzi o Komunię Świętą, bo mamy też coś takiego jak obrzęd rozesłania. Gdybyś mógł krótko powiedzieć, co to jest i jak się w jego trakcie należy zachować? Obrzęd rozesłania to jest ten obrzęd, który mamy na każdej mszy świętej, po błogosławieństwie na koniec mszy, czyli kapłan wypowiada słowa: idźcie, jesteście posłani, idźcie w pokoju Chrystusa, idźcie, ofiara spełniona, wiernie odpowiadają Bogu, niech będą dzięki. I to jest ten sam sobie obrzęd, w którym my jako wierni jesteśmy rozesłani, żeby dalej głosić Ewangelię swoim życiem na przykład. Natomiast warto się wtedy zachować no, tak jak zwykle po mszy świętej, czyli jeszcze chwilę zostajemy, żeby się pomodlić. To jest taki istotny moment dla młodych, dlatego że to jest ich pierwsza modlitwa, być może osobista i cicha, ale pierwsza modlitwa już jako małżeństwo, a nie jest to modlitwa, nie fragment mszy świętej, tylko już coś nowego. Więc wydaje mi się, że wtedy dobrze jest uklęknąć, chociaż na chwilę pomodlić się w ciszy właśnie o mojego przyszłego małżonka, czy za nas, to już każdy we własnym zakresie tak naprawdę musi rozważyć, jak i co, a może po prostu w ciszy chwilę spędzić czas. Jasne. Okej. No i w zasadzie tak, bo chciałem powiedzieć jeszcze, że tutaj są pewne różne sytuacje się pojawiają, w zależności od tego, jaka jest parafia. To znaczy młodzi mogą wstać i wyjść, o czym pewnie za chwilę pomówimy, ale są parafie, gdzie no, tradycyjnie na przykład składa się kwiaty pod obrazem Matki Bożej, więc to jest ten moment właśnie, chwila tej modlitwy w ciszy i potem młodzi często wstają i przechodzą pod obraz Matki Bożej, tam zostawiają kwiaty. My tak nie mieliśmy, ale spotykałem się z takimi parafiami, gdzie po prostu jest taka tradycja i te kwiaty tam są jakieś złożone. Okej. Być może jeszcze do tego wrócimy sobie na moment, do takich, bo jeszcze chciałbym dokończyć te takie obrzędy, które się zdarzają na każdym ślubie, a później sobie jeszcze na moment wrócimy do takich nietypowych, bo mamy jeszcze właśnie wyjście z kościoła i chciałem cię spytać, na co należy zwrócić uwagę podczas tego wyjścia, w sensie, czy to właśnie młodzi wychodzą pierwsi, czy najpierw powinni wyjść wszyscy wierni, a później młodzi, jak to właściwie powinno być zrobione? Właściwie, jeżeli chcemy, żeby to było przeprowadzone w taki sposób trochę wow, tak bym to określił, to młodzi powinni wyjść pierwsi, tak żeby ci wszyscy uczestnicy ślubu no, mogli na nich wtedy spojrzeć jako na małżeństwo. No i my tak mieliśmy, że wychodziliśmy pierwsi. Natomiast w momencie wyjścia z kościoła złapał nas fotograf, prowadził obok do kruchty. Wszyscy wierni wyszli przed kościół i dopiero my wyszliśmy jeszcze po nich, tak? Bo on wtedy sobie złapał dobre ujęcia. Naprawdę to już kwestia fotografa. On złapał dobre ujęcia, ci wierni są na zewnątrz, młodzi są czymś obsypani, więc to ładnie wygląda. A jednocześnie i wyjście przez kościół, kiedy wszyscy mogą spojrzeć i potem pojawienie się jako ostatni w drzwiach, no bo da się to zrobić, bo są takie miejsca w kościele, żeby na chwilę się schować. Więc coś takiego, myślę, że to jest takie dobre rozwiązanie. Okej, bo tak, to jest spoko rozwiązanie, w sensie wydaje mi się, że jeśli chcecie właśnie, żeby było wow, no to tak, zatrzymajcie się po prostu w kruchcie, w sensie wyjdźcie pierwsi, zatrzymajcie się w kruchcie, przepuśćcie wszystkich i wtedy korzystajcie z ładnych fot, acz oczywiście wszystko w wolności, jak będziecie chcieli inaczej, to śmiało. Natomiast mówiłeś jeszcze o tym obrzucaniu. I jeśli ktoś już organizuje swój ślub i jest na etapie rozmów z przede wszystkim z parafią, czyli z jakimś tam proboszczem, to na pewno już słyszał o tym, że nie wolno rzucać jakimiś tam drobniakami, ryżem, kaszą, konfetti sztucznym, ze względu na to, że po prostu ona ląduje przed kościołem, ktoś to później musi posprzątać. Szczególnie jeśli jest bruk, to tym trudniej jest posprzątać takie sztuczne konfetti. Natomiast ryż i kasza chyba wynika głównie z tego, że po prostu jest to jedzenie i przynajmniej ja tak słyszałem, że nie powinno się rzucać, bo to jest jedzenie, więc po prostu z takiego szacunku. No spotkałem się z tym, gdzie ksiądz mówił, czy chcielibyście być obrzuceni bułkami.
Bo na wschodzie je się ryż tak jak chleb. No, kumam. Dosyć dobitne porównanie. Także zwróćcie na to uwagę, żeby może sobie odpuścić po prostu to rzucanie. Jakby świadomość rośnie i coraz rzadziej widzę, żeby ktoś był obrzucany. Nadal dość popularne są jednak te drobniaki. Dość popularny jest strzał takich wyrzutni konfetti. No i one zazwyczaj są sztuczne, więc tworzą problemy. Mam obok żonę, która protestuje, która mówi, że obrzucenie powinno być. Natomiast dlaczego tak mówi? Dlatego, że u nas świadkowa zajmowała się tym i ona zamówiła płatki kwiatów, suszone płatki kwiatów. W związku z tym to nie jest konfetti sztuczne, tylko no goście dostali płatki kwiatów, obsypali nas i te płatki jutro ich nie ma. W sensie one są naturalne, one się rozłożą za chwilę. Tego nie trzeba było sprzątać. No jak po Bożym ciele. Może to jest lepsze rozwiązanie. Nie jest to jedzenie, nie jest to plastik, który za śmieci, tylko rozłoży się w dzień. A jak przejdziemy butami, to w ogóle już ich nie było, więc po prostu się rozpadają. Spoko. Myślę, że nie pozbędziemy się tego, że ktoś przyniesie pieniądze, cukierki, bo też cukierkami się spotkałem, że się rzuca, być może ryż. No my też byliśmy finalnie obrzuceni jakimiś tam drobniakami, no ale na to nie mamy wpływu. Możemy o tym powiedzieć oczywiście w trakcie Ogłoszeń po. ogłoszeń, tak? To jest miejsce na to, żeby ewentualnie powiedzieć, że nie chcemy. No my już na to nie chcieliśmy wpływać, bo ktoś dbał, no a wydaje mi się, że jeżeli coś takiego się pojawi, no to już trudno. Nie będziemy płakać nad rozlanym mlekiem, tak? Natomiast są też parafie, ten ksiądz, który mówił o bułkach, miał osiołka, więc powiedział, że jak już macie ryż, to tam jest osiołek i on chętnie to wciągnie. Przyjmie. No jasne. No dobra, czyli stawiamy na kwiaty, jeśli to się da. No chyba, że oczywiście zgodzi się proboszcz na inne formy, nie? No bo jeśli się zgodzi, no to być może nie ma sensu No tylko kwiatów. pamiętajmy o posprzątaniu. No, musimy potem zapewnić w jakiś sposób posprzątanie tego. Zresztą tak samo jak wystrój kościoła. Nie wiem, czy będziemy o tym mówić jeszcze. Będziemy. Jest jeszcze jeden odcinek o tym. Okej, więc nie będę jeszcze o tym w takim razie mówił. W każdym razie musimy Okej. posprzątać po sobie. Kiedy już wychodzimy z kościoła, ja już o tym kilka razy mówiłem, jeśli tylko to jest możliwe, najlepiej wtedy zrobić zdjęcie grupowe, bo to jest ten moment, kiedy po prostu mamy wszystkich gości, którzy byli zarówno w kościele, jak i nie są zaproszeni na wesele, więc mamy nie tylko weselników, ale też gości tylko i wyłącznie kościelnych. To jest moment, w którym możemy jakby zrobić zdjęcie grupowe ze wszystkimi, którzy przyszli celebrować nasz ślub. Także warto zwrócić na to uwagę. Natomiast po zdjęciu grupowym, bo też nie chcę się nad tym rozwodzić, jak chcecie, to sprawdźcie sobie film na YouTubie, w którym trochę więcej o tym mówię. Później mamy życzenia, które najczęściej tak naprawdę są przed kościołem, chyba że jest niepogoda, no to wtedy te życzenia trafiają pod strzechę jakiejś sali weselnej najczęściej. No i chciałem cię zapytać, czy życzenia powinny się w ogóle pojawić? Czy na przykład, jeśli ktoś nie chce życzeń, bo zakładam, że są osoby, które nie lubią wcale życzeń, bo się nie czują w tym i jest to dla nich trochę dyskomfort, to na przykład odpuścić to sobie? No i gdzie powinny się odbywać? No bo mogą się odbyć pod kościołem, mogą się odbyć pod salą, czy mogą pod kościołem tak naprawdę? Większość rzeczy tak naprawdę powiedziałeś już, no bo mogą pod kościołem i ja bym wskazywał na to, żeby goście weselni pojechali na salę, goście, którzy są nie weselni, tylko ślubni z samego kościoła, zostali tu pod kościołem. Przy czym to też będzie zależało od godziny, o której mamy ślub, od której planujemy wesele. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o weselu, tak, no to ci goście czekają głodni od którejś godziny, chcą już coś zjeść albo powinni, więc nie jadą na salę, już niech coś zjedzą. Tam zawsze będzie coś czekać, jakaś drobiazg na stole na pewno. Natomiast jeżeli to jest, nie wiem, o godzinie 12 na przykład, albo nawet 13 ten ślub, no to myślę, że pod kościołem mogłyby być takie życzenia dla wszystkich. No bo wtedy młodzi też mogą ewentualne prezenty, no bo coś tam się pojawia, tak? Czy kwiaty schować, zabrać gdzieś do jednego samochodu. To
tu bym też zwrócił uwagę na to, że jeżeli jest niepogoda, no to często przechodzą takie życzenia gdzieś do wejścia kościoła. No bo żeby nie kapało na głowę, na ogół będą, większość będzie miała parasole, no ale żeby nie stać w tym deszczu, to chociaż młodzi są w kościele, ale to się wiąże z pewnym mankamentem, bo jeżeli mamy jakiś ślub po naszym, no to już tego nie zrobimy. No tak. No, no bo już ktoś tam jest w środku, tam już trwa msza, więc nie powinniśmy wtedy przeszkadzać. Ale myślę, że przed kościołem to jest dobre miejsce na życzenia. Okej. Mówiłeś o jeszcze jednej kwestii, o tym, jeżeli ktoś nie chce życzeń. No, mówimy tu o sobie, że nie chcemy, ale już jesteśmy jakby po mszy, mamy ślub, więc już odpowiadamy jako małżeństwo. To już nie jest tylko nasz moment, to już przestaje być tylko nasz moment. I ci goście też chcą nam złożyć życzenia, więc w pewien sposób powinniśmy odpowiedzieć też na ich potrzebę. Bo jak ktoś nie chce złożyć życzeń, to sobie pójdzie, a jak ktoś chce, to przyjdzie, życzy nam wszystkiego najlepszego i pójdzie też, nie? Jakby tu już stajemy przed inną kwestią. W kościele jeszcze stajemy tylko dla nas jest to wszystko, my jesteśmy najważniejsi, nie licząc oczywiście ołtarza, no ale ten moment z ludzkiego punktu widzenia. Natomiast już po mszy, jako małżeństwo, odpowiadamy w trochę inny sposób, no przed innymi. Spoko, jasne, rozumiem. No goście też są dosyć tak ważne. Tak jest moje zdanie. No może ktoś się na to z tym nie zgadzać i oczywiście rozwiązać to inaczej. Okej, bo teraz tak naprawdę powiedzmy, że udało się zamknąć takie elementy, które są na każdym ślubie i są pewnego rodzaju oczywistością. Ale to nie wszystko, bo coraz częściej, szczególnie te osoby, które są bardziej zaangażowane, czy na przykład należą do wspólnot charyzmatycznych, szukają miejsca dla takich form, które pojawiają się w ich życiu wspólnot, to jest na przykład uwielbienie, modlitwa wstawiennicza, i tak naprawdę to jest ich też jakaś duchowość, to jest ich przeżywanie wiary, więc chcieliby zmieścić to tak naprawdę w swoim ślubie. I przejdziemy sobie przez nie po kolei, bo wydaje mi się, że część osób może to interesować, czy można w ogóle takie rzeczy wprowadzać. I zaczniemy sobie od chyba tej najbardziej popularnej, czyli uwielbienia. Uwielbienie jakby zdarza się stosunkowo, może nie jest jakoś bardzo często, tak? Ale jakby jeśli już ograniczymy się do grupy ludzi ze wspólnot charyzmatycznych, to jest popularne. I zazwyczaj polega na tym, że na koniec mszy pojawia się taki moment, w którym wielbimy Pana za to po prostu, co się wydarzyło, tak? To jest taki moment, powiedzmy, wdzięczności, tak? I jestem ciekaw, co ty o tym sądzisz, czy według ciebie to jest przestrzeń na to, czy wręcz przeciwnie? Ja uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby uwielbienie się pojawiło, ale po zakończeniu mszy. Czyli jak już msza jest, już mamy błogosławieństwo, w zasadzie w przypadku uwielbienia moglibyśmy powiedzieć, że to błogosławieństwo mogłoby być później, no bo jeżeli jest kolejny element, na przykład w październiku mamy różaniec, wtedy msza nie kończy się błogosławieństwem, tylko przechodzimy do różańca i dopiero po nim jest błogosławieństwo monstrancją już na ogół. Natomiast chyba w przypadku takiej mszy ślubnej zakończyłbym ją, czyli tym błogosławieństwem, żeby ono się pojawiło. A to, co się wydarzy po mszy, no to już jest nasza wola, tak? No bo my możemy iść, tak jak mówiliśmy, z kwiatami pod obraz Matki Bożej, tam złożyć kwiaty i to może być pewien element tradycji i naszego przeżywania, naszej duchowości, a może być to uwielbienie. No ale wtedy oczywiście czy schola, czy jakaś ekipa, która będzie śpiewać i uwielbiać, fajnie, żeby była, żeby goście o tym wiedzieli, żeby, nie wiem, teksty się pojawiły, no skoro już uwielbiamy, no to niech wszyscy wiedzą, jakie pojawią się pieśni na przykład. Bo też jest taka kwestia, że jakby jak już wchodzi to tak naprawdę uwielbienie, to wydaje mi się, że może być tak, jak ty mówisz, w sensie, że kończymy całą mszę, tak, kończymy błogosławieństwem i przechodzimy do modlitwy uwielbienia. Natomiast wydaje mi się, że fajnie będzie to po prostu rozkminić z każdym kolejnym, że tak powiem, proboszczem,
no bo to on jest za to odpowiedzialny, więc pewnie niech on decyduje, nie? Zakładam, że i tak byś to powiedział, bo mówisz to regularnie i powtarzasz, że nie wiesz, pytasz proboszcza. Natomiast tym razem po prostu już poszedłeś dalej, więc chciałem, że tak powiem, sprowadzić na ziemię wszystkich. Ja myślałem, że na zakończenie tak powiem, że i tak proboszcza spytasz. Tak, że jakby nasz program sobie, a proboszcz sobie, tak? Więc. Okej, dobra. Mamy modlitwę uwielbienia. Od strony technicznej właśnie wspomniałeś, że potrzebny jest zespół, który to ogarnie. Chyba, że młodzi czują się na sile, że tak powiem, żeby to pociągnąć, więc... To by było coś. Jakby moja narzeczona jak najbardziej nad tym się zastanawia, więc śmiało. No. Natomiast mamy właśnie jeszcze modlitwę wstawienniczą. Modlitwa wstawiennicza dla takiego wytłumaczenia to jest modlitwa grupy nad jedną osobą, w tym wypadku tak naprawdę nad nowożeńcami, tak? W takiej klasycznej wersji często to jest z nałożeniem rąk. To jest modlitwa bardzo charyzmatyczna, więc może się pojawić na przykład modlitwa językami i wiele innych tak naprawdę elementów, które dla osoby z zewnątrz mogą być wręcz szokujące. Tam każdy modli się swoimi słowami jednocześnie, więc to też jest, może być trudne dla kogoś. Tak, to jest bardzo improwizowane, każdy właśnie modli się swoimi słowami, więc powstaje pewnego rodzaju wręcz taki szum, kiedy wszyscy mówią naraz. To jest po prostu klimat tej modlitwy, więc bądźcie na to przygotowani. Jest taki moment w mszy, po modlitwie eucharystycznej, kiedy pojawia się modlitwa wstawiennicza. Natomiast ona jest w takiej formie, że to jest formuła, którą mówi kapłan. Módlmy się, tak? I modlimy się za młodych, modlimy się za nowożeńców. A tak naprawdę Kościół chyba kwituje to jakimś amen albo czymś w tym stylu. Bądź co bądź, to jest ta bardzo taka krótka formuła. No i pytanie brzmi, czy tą krótką formułę możemy rozbudować do tej modlitwy wstawienniczej, którą znają wspólnoty charyzmatyczne. Czyli właśnie takiej z nałożeniem rąk, z modlitwą językami. No, takiej wręcz, która potrafi robić taki efekt wow, nie? Mm-hmm. Powiedziałbym, że msza rozwiązuje nam to tak naprawdę nie dając przestrzeni na zrobienie innej modlitwy wstawienniczej niż ta, która jest umieszczona przez kapłana wypowiedziana. Natomiast ja spotkałem się z taką mszą i uczestniczyłem w niej, gdzie rzeczywiście kapłan zaprosił wszystkich, no bo to była msza... No, nowożeńcy ze wspólnoty i większość osób w trakcie mszy to były osoby ze wspólnoty plus rodziny, więc wtedy zrobiliśmy taką modlitwę wstawienniczą, gdzie wszyscy podeszli do młodych, wszyscy tam tak naprawdę kilka pierwszych osób podeszło, a reszta stanęła dalej i te ręce gdzieś tam sobie nakładaliśmy i ona się pojawiła. Więc myślę, że bardzo dużo zależy od tego kapłana, który będzie prowadził mszę. To znaczy, po pierwsze, czy proboszcz się zgodził, właśnie o tym powiedzieliśmy, bo w ogóle może się nie zgodzić, bo nie ma ruchu charyzmatycznego w tej parafii. Może to być dziwne dla parafian, którzy mogliby się pojawić, bo trochę czasem tak bywa, że jest, że to wygląda dziwnie. Natomiast dodatkowo... też kapłan, który prowadzi mszę, on może się na to zgadzać i wtedy zaproponuje, jak to zrobić. Warto porozmawiać, chociaż sam mszał ma już modlitwę wstawienniczą w tej formule, o której wspomniałeś. Kapłan wypowiada, a reszta odpowiada. Jasne. No dobra, bo Filip, myślę, że możemy wylądować jednym wnioskiem, który i tak przez te wszystkie odcinki trochę się powtarza. Kto bierze odpowiedzialność i decyduje o obrzędach? Proboszcz miejsca. Więc jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, my możemy tylko tak naprawdę to podsuwać. Możemy też dyskutować o tym na grupie, na którą was zapraszamy. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytajcie na grupie, ale pytajcie też swojego proboszcza, bo to on ma tak naprawdę ostateczne słowo w większości tych kwestii, więc nawet jeśli jest to być może w większości miejsc na przykład już możliwe, no to być może na przykład jeden z proboszczów jest bardziej konserwatywny i wolałby zachować obecną formę mniej liberalną, także cały czas trzeba, że tak powiem, być w kontakcie z proboszczem. Lepiej go nie zaskoczyć w trakcie mszy. Warto pytać jak najwcześniej, nie? Bo może się okaże, że zmienimy przez to parafię, bo jednak...
nie wiem, musi być tak, jak on chce i koniec, a nie pozwoli nam prawie nic wprowadzić, co jest możliwe, tak? No bo jest to umieszczone w formularzu. Może trzeba wtedy się zastanowić nad pewnymi zmianami. No, no, nie chcę mówić, że to jest rozwiązanie, bo myślę, że rozwiązaniem jest dogadanie się i pewien kompromis. No ale jeżeli mamy większy wybór, no to warto rozeznać sobie te miejsca pod względem też podejścia do tego, do młodych, tak? No bo może być konserwatywnie zabetonowane, nawet bym powiedział. No pewnie, ale z drugiej strony też, żeby... Może nie też było, coś pojechać tak. za daleko, może coś pojechać za daleko i też dokładnie. Nie o to chodzi. Bo też, żeby to wybrzmiało, proboszcz jest odpowiedzialny za to, więc on chcąc, nie chcąc, nie może też sobie pozwolić na zbyt wiele, tak? No bo jeśli on bierze za to odpowiedzialność, to musi się liczyć pewnie też z konsekwencjami jakimiś. Więc nie zdziwcie się, jeśli jest zachowawczy na przykład, tak? Czasem może nawet lepiej, żeby czegoś po prostu nie przedobrzyć. Więc to jest jak najbardziej wasz sojusznik, z którym należy współpracować, z którym należy rozmawiać, komunikować się, żeby dojść do kompromisu, jak będzie wyglądał wasz ślub po Bożemu. Filip, myślę, że możemy lądować. Mamy tak naprawdę temat obrzędów, szeroko rozumianych, tych przede wszystkim klasycznych, które się podczas każdego ślubu pojawiają, zamknięty. W sumie nadal otwarty mamy tak naprawdę temat obrzędów tych, nazwijmy to, opcjonalnych. I przede wszystkim zachęcamy was razem z Filipem do udziału w grupie, do tego, żebyście weszli do grupy, żebyście wspólnie z nami dyskutowali o tym, co powinno być dozwolone, co nie powinno być dozwolone, bo może uda się też wypracować jakieś takie wspólne wnioski. Jeśli chcecie też się dowiedzieć więcej na temat wykonawców, jakby zainspirować się do tego, jak zorganizować swój ślub po Bożemu, to właśnie na tą grupę was zapraszamy. Ponadto więcej materiałów znajdziecie też na naszym Spotify'u i na YouTubie, także na Facebooku. Więc jeśli podobają wam się te materiały, te treści, dajcie nam informację zwrotną, czy to w komentarzu, czy to łapką w górę, albo łapką w dół, jeśli się nie podoba, czy też subskrypcją, jeśli chcecie dostawać informacje o przyszłych filmach, o przyszłych treściach. Może czegoś brakuje, to wtedy jeszcze będzie dokładnie. Jakaś czas na materiał, w którym brakujące elementy. Tak. O tym, czego brakuje, piszcie w komentarzach, piszcie na grupie, piszcie w wiadomościach prywatnych, bo ten content, te treści, które tutaj tworzymy z Filipem, są dla was. Czujemy po prostu taką misję, jakkolwiek dziwne to nie jest, że dwóch facetów czuje misję do tego, żeby mówić innym o tym, jak przeżywać ślub. Czujemy taką misję po prostu, żebyście wy mogli przeżyć swój ślub po Bożemu, dzięki temu, że Filip już go przeżył, dzięki temu, że ja chcę go przeżyć, więc też planuję to wszystko i jakby jestem na bieżąco z różnymi rzeczami. No i ja też jestem fotografem, więc mam taką techniczną perspektywę tego, jak to wyglądało na wielu innych ślubach, jak to powinno być może wyglądać. No i chcielibyśmy, żebyście byli częścią tej wspólnoty, żebyśmy razem tak naprawdę tworzyli te treści. Od nas chyba to już tyle. Żegnamy się i życzymy wam dobrego dnia.